kochani, w Dusznickim Młynie Papierniczym. Zapraszamy Was na kolejny odcinek z serii Czerpalnia Pomysłów. W poprzednim odcinku pokazaliśmy Wam, jak wykonać własnoręcznie papier czerpany w domu oraz zapoznaliście się z metodą produkcji, którą u nas powstaje ręcznie czerpany papier. Dzisiaj natomiast zapraszamy Was do pomieszczenia, które na co dzień jest niedostępne dla naszych zwiedzających i nosi tajemniczą nazwę wykańczalnia. To tutaj następuje finalna obróbka papieru, a następnie powstają z niego piękne, pamiątkowe wyroby okolicznościowe. Między innymi ozdobne notesiki, zestawy listowe, czyli papeterie, tutaj w skład wchodzą ozdobne kartki oraz koperty, kartki okolicznościowe oraz zaproszenia ślubne. Zatem chcielibyśmy Was dziś nauczyć, jak taką kartkę okolicznościową wykonać samemu w domu. Zapraszamy Was zatem na część warsztatową. To, co wykonacie, będziecie mogli podarować komuś z okazji urodzin czy każdej innej ważnej dla Was okazji. Witamy Was bardzo serdecznie. Na dzisiejszych zajęciach pokażemy Wam, jak wykonać kartkę okolicznościową, którą będziecie mogli sprezentować z okazji urodzin, imienin czy też zbliżającego się święta nauczyciela. Zapraszamy. Do wykonania naszej kartki będziemy potrzebować papier w formacie A5. Ja używam tutaj akurat papier ręcznie czerpany, Wy natomiast możecie użyć papieru z bloku technicznego. Chodzi o to, żeby papier był w miarę sztywny i gruby. Taką kartkę następnie składamy na pół i powstaje baza, na którą będziemy przyklejać ozdobne elementy. Wycinamy z papieru kolorowe tło pod kwiatuszki. Powinno być ono odrobinę mniejsze od kartki, czyli możecie sobie przymierzyć mniej więcej w ten sposób i wyciąć prostokąt, tak by powstało białe tło dookoła tego. Następną czynnością będzie wycięcie z papieru kolorowych kwiatuszków, które później poukładamy na naszym tle. Dzisiaj posłużyłam się dziurkaczami, które wycinają różne kształty, ale Wy oczywiście, jeżeli nie macie, możecie wyciąć swoje kwiatuszki wcześniej, narysować je na papierze. Za chwileczkę pokażę, jak to zrobić. Na naszym kolorowym tle układamy kompozycję z papierowych kwiatków. Starajcie się może na razie ich nie przyklejać, tak by ułożyć kompozycję. Powstanie taki bukiecik papierowy. Następnie do naszego bukietu wycinamy papierową kokardkę. Możecie ją wyciąć z papieru, bądź też po prostu związać z kolorowej wstążeczki. Ja tutaj użyję materiałowej wstążeczki. I zostają nam jeszcze do wykonania listki. Może na przykładzie tych listków pokażę, jak samemu taki element wyciąć z papieru. Żeby wykonać dwa takie same elementy, składamy papier na pół. Następnie pisakiem bądź też ołówkiem rysujemy element, który będziemy chcieli uzyskać finalnie. W tym przypadku będzie to zielony listek. Taki listek wycinamy po śladzie. Staramy się, żeby papier nie przesuwał się. Wtedy mamy pewność, że te dwa elementy, które wytniemy, będą takie same.
przygotowane elementy łączymy klejem, czyli przyklejamy nasz podkład do podstawy kartki. Starajcie się, żeby nie używać zbyt dużo kleju, ponieważ jak wypływa spod elementów, które chcemy przykleić, nie wygląda to zbyt dobrze. Umieszczamy na środku. Jest to podkład, na którym będziemy układać bukiecik z papierowych kwiatuszków. Wybieramy sobie kolorystycznie te kwiatki. Ja, tak jak wcześniej powiedziałam, użyję tych wyciętych za pomocą dziurkaczy, natomiast przygotowałam też takie kwiatuszki wcześniej, które własnoręcznie wycięłam. One może nie są tak kształtne, ale wyglądają również kolorowo. Układamy kwiatki jeden obok drugiego. Starajcie się też kolorystycznie je podobierać, tak by powstała bardzo estetyczna kartka. Powstanie taki bukiecik z papierowych kwiatuszków. Najpierw układamy kwiatki, natomiast później dokleimy jeszcze listki oraz kokardki. I nasz bukiecik jest już gotowy. Do niego doklejamy wcześniej wycięte listki. Mogą być takie większe. Ja mam tutaj troszeczkę drobniejsze ze względu na to, że ta kartka nie jest duża. Na końcu kokardka. I nasza kartka jest gotowa. Jeżeli nie posiadacie takich dziurkaczy o różnych kształtach, tak jak wcześniej mówiłam, możecie wykonać te kwiatuszki własnoręcznie, używając po prostu nożyczek. Te moje wyszły tak. I przyklejamy je również na tą naszą bazę kartki, układając taki papierowy bukiecik. I jeszcze listki. Na koniec ozdobna kokardka i nasza kartka jest gotowa. Papier ręcznie czerpany, którego użyłam podczas dzisiejszych zajęć, powstał w młynie papierniczym w Dusznikach Zdroju. Gdybyście chcieli go nabyć, jest dostępny w naszym sklepie internetowym papieryczerpane.pl.